Tym razem w plenerowej scenerii na estradzie Jasienickiego Gminnego Ośrodka Kultury włodarze gminy zaprosili mieszkańców do wspólnego kolędowania. Przy dźwiękach ludowych kapel oraz znanych i lubianych zespołów muzycznych przedstawicielki sołeckich kół gospodyń wiejskich uraczyły przybyłych na tę uroczystość gości regionalnymi smakołykami. Były ciasta, nalewki, wykwintne kanapki i przekąski. Wigilijna grochówka oraz grzaniec, kuszące nie tylko swoim wyglądem, ale i nietuzinkowym smakiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rynkodziełem, wpisanym w wigilijne klimaty. Szanowni Państwo, dzisiejszy dzień, dzisiejszy, można powiedzieć, już przedświąteczny czas, już tuż, tuż mamy do świąt, chcieliśmy zorganizować dla Państwa takie spotkanie. Myślę, że ci, którzy przewinęli się dzisiaj od godziny 15 do teraz, mają swoje wyobrażenie, co zostało tu zrealizowane, przygotowane. Ale myślę, że na początek należą się brawa do kół gospodyń wiejskich, które przygotowały te potrawy i poczęstowały Państwa tym, co przygotowały. Pod namiotem bym prosił też klaskać, nie tylko jeść. Czas świąt, czas, który jest przed nami, gdzie parę dni i siądziemy do wspólnej Wigilii, siądziemy i będziemy cieszyć się, że dane nam było kolejny raz usiąść wspólnie do tej wieczerzy. Myślę, że każde spotkanie przy stole ma swój symbol, ale ta Wigilia jest takim szczególnym symbolem, który łączy nas, który, można powiedzieć, spaja czasem poróżnienie, czasem złe słowo, czasem jakaś plotka, która nie jest w stanie przejść koło nas. Ale Wigilia to resetuje. I myślę, że wtedy każdy z nas zapomina o tym, co było złego, co się wydarzyło. Ma się refleksję do siebie, że może kogoś się obraziło, uraziło i warto to może naprawić, może powiedzieć przepraszam. I dobrze, że jest taki czas, bo nie mielibyśmy tego momentu zatrzymania. Dlatego bardzo serdecznie Wam dziękuję za cały rok pracy, za to wszystko, co Państwo czyniliście dla naszej społeczności 14 sołectw gminy Jasienica. Każdy z Was pracował zawodowo, ale niektórzy również udzielali się społecznie w różnych organizacjach. I tych ratowniczych, straży, służby zdrowia, pogotowia, GOPR-u, policji, ale również ci, którzy pracowali później już w szpitalach, którzy ryzykując również własne zdrowie i życie, pomagali tym, którzy byli w potrzebie. Dziękuję, którzy wszyscy pracowali w innych zawodach, też obawiając się niekiedy, popracowaliście w różnych zbiorowiskach, ale to niesie nam też gwarancję, że każdy zawód był potrzebny. I doszliśmy do tego momentu dzisiaj, że kończymy rok. Będziemy go za chwilę podsumowywać, przejdziemy w nowy rok i mamy tą satysfakcję, że na płaszczyźnie samorządu gminy kończymy ten rok, kolejny rok pozytywnie. Została wypracowana nadwyżka, którą będziemy omawiać. Ale to jest środek materialny, który raz jest większy, raz jest mniejszy. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy byli razem, żebyśmy jeden drugiego z jednej strony szanowali, ale z drugiej strony wspierali się nawzajem. Nie wiemy, co przyniesie jutrzejszy dzień. Czy ktoś z nas nie będzie potrzebował jutro wyciągniętej dłoni, serca, pomocy. I w tym roku różne były wydarzenia. Niektórzy z nas odeszli i wspominamy ich bardzo ciepło. Oni już nie usiądą z nami do wspólnej Wigilii.
byli tacy, którzy się urodzili. I to jest radość w tych domach, gdzie jest następny członek tej rodziny. Ale tak to życie się przeplata, że raz jest smutek i raz jest radość. Ale gdybyśmy nie byli razem i nie wspierali się, to ten smutek byłby ciężki w samotności i ta radość też by była ograniczona, jakbyśmy się sami cieszyli. Dlatego życzę Państwu, aby następny rok przyniósł Wam dobre nadzieje, abyśmy dalej realizowali te, można powiedzieć, patriotyzmy w poszczególnych naszych sołectwach, abyśmy wspólnie mieli silną gminę Jasienicę. To jest nasza dewiza, gdzie słyszymy, gdzie jedziemy. Nie wstydzimy się, że jesteśmy z Jasienicy. I to jest ta radość, bo i mamy ludzi w kulturze, mamy ludzi w sporcie, mamy ludzi w biznesie, no i mamy też samorząd. I na każdym polu odnosimy jakieś sukcesy. I tego Wam życzę, żeby kolejny rok był również spełnieniem Państwa pasji, marzeń, zadowolenia, ale również przynosił Wam satysfakcję i te sukcesy. Wszystkiego dobrego Państwu życzę w imieniu Rady Gminy i będących tu na sali przewodniczących, pozostałych radnych, którzy tu też są, moim własnym, aby wszystko, co Państwo otrzymacie w życzeniach podczas Wigilii Nowego Roku, aby się Wam spełniło. Niech się Wam szczęści i darzy w 2022 roku. Wszystkiego dobrego. Janusz Pierzyna za zaangażowanie i dobrą współpracę podziękował mieszkańcom, działaczkom kół gospodyń wiejskich i wszystkim tym, dla których gmina stała się ich małą ojczyzną, zaś wartości kulturowe oraz kultywowanie tradycji na stałe wpisane są w ich serca.